Dzisiaj chciałem pokazać, jak symulację narracyjną realizuję od strony technicznej. W naszej uczelni wykorzystujemy do tego platformę Teams. W platformie Teams tworzymy zespoły i tutaj mam stworzony już taki zespół, który wykorzystuję do testowania i pokazywania różnych rzeczy. Jeżeli pracujecie na platformie Teams, to trzeba stworzyć zespół, zaprosić studentów, tak żeby w ramach tej platformy można prowadzić zajęcia zdalne. Do prowadzenia zajęć zdalnych służy wideokonferencja, wideoczat, który możemy sobie rozpocząć w dowolnej chwili, umawiając się ze studentami na spotkanie i na prowadzenie zajęć. To, co dalej się odbywa w ramach tego takiego typu ćwiczenia, to jak zauważyliście pewnie, mam do dyspozycji dwa monitory. Jeden podpięty zewnętrzny, drugi, który jest częścią laptopa. Te dwa monitory będę wykorzystywał do zajęć, aczkolwiek na koniec pokażę, jak zrobić to samo, wykorzystując jeden monitor. Co robić dalej? Następnie uruchamiam aplikację PowerPoint. I tutaj już tą aplikację mam uruchomioną. W wariancie z dwoma monitorami przeciągam sobie ekran PowerPointa na drugi monitor. Rozszerzam tak, żeby była widoczna dobrze cała sala symulacyjna. Jak widzicie, na obrazku mam pacjenta, mam zasymulowany monitor, który później podczas scenariusza będę wykorzystywał. Do prowadzenia scenariusza potrzebny mi jest jeszcze dodatkowy katalog, który tutaj u siebie mam. Ten katalog zawiera różne procedury, sprzęt, który będę później wykorzystywał w trakcie scenariusza i tenże katalog zostawiam sobie z boczku na monitorze, tym, który jest częścią laptopa. Teraz, prowadząc scenariusz, porozumiewam się ze studentami przy pomocy wideokonferencji, tej, którą tutaj widzicie, z wykorzystaniem Microsoft Teams. Co robię dalej, żeby studenci mogli ze mną współpracować? Mianowicie udostępniam im PowerPointa. W tym momencie jest tak, że studenci widzą cały ten ekran, który jest tutaj na monitorze dodatkowym. Teraz, prowadząc scenariusz, mogę sobie rozmawiać ze studentami i reagować na ich działania. Zakładając, że na przykład rozpoczęli uciskanie klatki piersiowej, mogę sobie wziąć dany element, przenieść tutaj na ekran i przenieść w obręb klatki piersiowej. Jeżeli zaczną wentylację workiem samorozprężalnym, to podobnie mogę sobie wybrać z listy worek samorozprężalny z maską i przenieść go w okolicy głowy pacjenta. Z monitorem pacjenta jest troszkę inaczej. On jest w tym momencie odpowiednio spreparowany, czyli część rzeczy, które tu już są przygotowane, jest schowana. I tak na przykład, ponieważ to jest monitor przystosowany do prowadzenia scenariusza zatrzymania krążenia, pod spodem, pod tym czarnym paskiem, mam schowany rytm migotania komór i w momencie, w którym studenci mówią, że przykładają łyżki, mogę im ten rytm pokazać. W sytuacji, kiedy na przykład podepną końcowy wydechowy dwutlenek węgla, mogę im pokazać monitor, który jest pod spodem, na którym ten wykres końcowo-wydechowego dwutlenku węgla się pojawia. Tutaj mogę sobie wpisać dowolną częstość wentylacji, w zależności od tego, co studenci powiedzą. Taką cyferkę mogę im w tym miejscu wpisać. Pod spodem mam jeszcze jeden monitor, który służy do zaprezentowania pacjenta po powrocie spontanicznego krążenia, gdzie znowu pewne parametry mogę sobie dowolnie zmieniać. Mogę wstawić saturację w zależności od tego, jak wentylują pacjenta. Mogę zmieniać wartość końcowo-wydechowego dwutlenku węgla. Podobnie mogę zmieniać parametr częstość oddechów oraz podawać wartość ciśnienia tętniczego. Jeżeli studenci chcą jakiś bardziej zaawansowany sprzęt w większych ilościach, to mogę im na przykład wstawić wózek reanimacyjny
Czy aparat do USG? Jeśli chodzi o zdjęcia sali i sprzętu, to większość tych rzeczy została wykonana u nas w zakładzie dydaktyki. Dzięki temu studenci widzą salę symulacyjną, tą samą, którą na co dzień w trakcie zwykłych zajęć korzystają z tego samego wózka reanimacyjnego, gdzie wiedzą, w której szufladzie znajduje się jaki sprzęt, mogą to opisać, mogą powiedzieć, jak użyć tego sprzętu, dzięki temu, że no, na wcześniejszym etapie swojego uczenia się mogli z tego korzystać. Teraz chciałbym pokazać, jak takie zajęcia wyglądają z perspektywy zarówno studenta, jak i prowadzącego. Z tego powodu program Teams w tym momencie mam uruchomiony na dwóch różnych kontach. Ekran przypięty do laptopa będzie nam symulował to, co widzi student, natomiast na ekranie swojego komputera prowadzę zajęcia. Przy okazji pokażę, jak z jednego monitora można tego typu zajęcia prowadzić. Uruchamiam wideo czat. Student w tym momencie może się do niego dołączyć. I teraz to, co jest na tym ekranie, to jest to, co widzi student. To, co jest na ekranie moim, to jest to, co widzi prowadzący. Kolejny krok to jest udostępnienie swojego ekranu, pamiętając o tym, że pod spodem mam aktywną prezentację PowerPoint. Klikam udostępnij ekran, udostępnij prezentację, która jest pod spodem. I teraz to, co student widzi, to jest obszar otoczony tą czerwoną obwódką. Do tego obszaru mogę sobie wprowadzać z boku różne przedmioty, które już mam przygotowane, czyli jeżeli studenci chcieliby wózek reanimacyjny, to mogę im ten wózek reanimacyjny na slajd wprowadzić. Jeżeli będą chcieli na przykład aparat do USG, to taki aparat także na ten obszar, który oni widzą, mogę wprowadzić. Nadal mogę używać ekranu pacjenta, czyli w momencie, kiedy zamonitorują, pokazać im rytm, który widać. W przypadku kapnografii pokazać ekran, który jest pod spodem z widoczną już krzywą kapno, bądź w momencie powrotu spontanicznego krążenia usunąć także ten ekran, pokazać coś takiego, gdzie mogę dodatkowo wpisywać sobie na przykład jakieś wartości ciśnienia, tak jak już wcześniej pokazywałem. Mogę też wprowadzać sprzęt, czyli na przykład jeżeli sobie będą chcieli defibrylować, to mogę z poczku przygotowane elektrody wprowadzić, worek samorozprężalny z maską. I generalnie w ten sposób przy pomocy jednego ekranu mogę obsługiwać prowadzenie tego typu zajęcia.